A więc dotarła przesyłka z elementami na nowy kolektor i zobaczymy, co tutaj mamy. No oczywiście ja wiem, co zamawiałem, ale pokażę wam. Także tutaj są takie kielichy specjalne i uszczelki, ale to wam jak na razie nic nie będzie mówić. O. To jest specjalny kielich, na którym się montuje rurę ze szkła borowo-krzemowego. Ona jest osadzona tutaj właśnie w tym kielichu, a ten element wchodzi w taką listwę, która powinna być w następnym kartonie. Zapewne faktura. Tak, zgadza się. Całość zapłaciłem 569 zł. Jakby kogoś interesowało, chciałby coś takiego budować, to tutaj zrobię takie zbliżenie. Może sobie wtedy zrobić stop klatkę. I tu są wszelakie informacje potrzebne do ewentualnego zamówienia. Dobra. I teraz tak. Kupione są tak. Rury próżniowe 58, czyli średnica razy 1000 mm, sztuk 10, uszczelka silikonowa do rur próżniowych 58 mm 10 sztuk, uchwyt rur próżniowych 58 10 sztuk, wysyłka ile? 159, chyba najdroższa, i element stelaża, dolna podpora 1 sztuka. O, ja piło z ich strony, dali dwie sztuki, a zamawiałem jedną. O, i to jest taki... O, jeszcze sporniki, no super. No, miło mnie zaskoczyli. Zamawiałem jedną sztukę, dali dwie, jeszcze boczne te podpórki, to bardzo fajnie. I teraz wam pokażę, o co chodzi. Oj, nie bujaj mi się tutaj. Dobra, tutaj jest ten element. I to wchodzi tutaj w ten sposób. Popatrzcie, o, tak? Nie tak. Czy tak? Nie, tutaj. O, w ten sposób i tu wchodzi... Tu w ten kielich wchodzi właśnie ta rura, którą zaraz pokażę. Tak wyglądają te rury borowo-krzemowe. Pokażę może jedną, jak to wygląda. O, tak to wygląda. Tu jest koniec, dlatego musi być kielich, bo ona jest tutaj takim, jak to się mówi, cyckiem. Takim delikatnym zakończony. Jeżeli bym to potłukł, to rura się po prostu straci swoje właściwości, bo w środku jest próżnia. Dostanie powietrza, od razu zmieni barwę i straci zupełnie swoje właściwości. I tu jest w środku otwór. Jeśli w ten otwór nalałbym teraz wodę, byłoby słońce i postawiłbym sobie o tak swobodnie. Mróz mógłby być tam minus 10 czy minus 20, nie ma większego znaczenia. W każdym razie nalewając tutaj wodę, ta woda po jakimś krótkim czasie dostaje takie temperatury, że zaczyna wrzeć. Tutaj temperatura w środku się wytwarza do 300 stopni Celsjusza. Także tak to wygląda. W kolejnym filmiku, nie wiem kiedy to będzie, w międzyczasie zdążyłem zmienić pracę.
I teraz tak mam w różnych godzinach. W każdym razie w kolejnym filmie, czy filmiku, bo nie wiem ile mi to zejdzie, pokażę co z tego będzie. Jak wcześniej wspominałem, to ma być taki kolektor powietrzny, którego nie widziałem jeszcze, żeby ktokolwiek taki zrobił, czy na internecie, czy gdziekolwiek, nie widziałem. To będzie taki, można powiedzieć, prototyp i mam nadzieję, że będzie bardziej wydajny, jak zrobiony z puszek, czy z rur Spiro, czy tam z blachy trapezowej płaskiej. Myślę, że to lepiej zda egzamin. Co prawda będzie droższy, ale myślę, że będzie właśnie bardziej wydajny i na pewno będzie bardziej estetycznie wyglądał. Więc zapraszam na kolejny film. Jak już będę to wszystko do kupy montował. Cześć!